Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i nareszcie, po chyba 5 dniach oczekiwań, nareszcie pojawi się dzisiaj SBC, na które naprawdę chyba wydaje mi się każdy czeka, bo od piątku tak naprawdę chyba w FIFA naprawdę nie działo się nic, więc przejdźmy do tego, czy pojawiło się SBC o gwarantowanego toca z Ligi Francuskiej. Słuchajcie też na samym początku, jak możecie zostawić lajka, jak nie, subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie i zobaczmy od razu, czy pojawiło się SBC o gwarantowaną kartę Team of the Season. I jest SBC Otoca z Ligi Francuskiej i również z MLS-u lub reszty świata. Najpierw zobaczmy sobie, jaki jest koszt tutaj. Pewnie będzie 82 lub 83. Okej, 82 ogólna ocena i 70 z grania, więc to na pewno sobie też w dzisiejszym odcinku zrobimy. A zobaczmy, co zrobili tutaj z oceną. Pewnie będzie 86, jak to zazwyczaj jest. Tak, jest 86 plus inform lub drużyna sezonu. Ale niestety jest to tylko tyle. W dalszym ciągu nie ma jakiegoś SBC 85 plus, jakiegoś player picka 84 plus, czy coś w tym stylu. I nie wiem, naprawdę w dalszym ciągu nie potrafię wam powiedzieć, dlaczego tak jest. Myślę, że większość z was również tego po prostu nie rozumie, dlaczego content wygląda tak, jak wygląda od ostatniego tak naprawdę tygodnia całego. Bo końcówka seria też nie wyglądała, szczerze mówiąc, najlepiej. Dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie od 10 player picków, później paczki z rozbudowy premium Ligi Francuskiej. Tych również zrobiłem 10, na pewno też zrobimy kilka jeszcze więcej tych player picków z tych paczek właśnie premium, co będziemy otwierali. I tych paczek premium również jeszcze pewnie ze 3-4 zrobimy z tych, które mam aktualnie gotowe. Są one bardzo drogie, bo jednak kosztuje około 15 tysięcy do zrobienia, więc no ponad chyba 200 tysięcy wydałem na to, żeby mieć na dzisiejszy odcinek. Także zobaczmy, czy się opłaciło, czy uda się trafić jakąś kartę Team Decision w dzisiejszym odcinku. Jak na razie oczywiście nic, możecie też pisać, co udało wam się trafić w tych player pickach, jeżeli robiliście, i oczywiście piszcie, co trafiliście w waszej paczce z gwarantowanym tocem z Ligi Francuskiej. Jestem bardzo ciekaw, ile dzisiaj uda się trafić kart Neymara i Mbappe. Także jeżeli trafiliście, to piszcie w komentarzach. Son 87, także pierwszy walkout, chociaż tyle. Nie wiem, karta Sona jest warta ze 20 tysięcy. Okej, 20 tysięcy, więc jakieś 4-5 player picków zwrócone. Kolejny jest toc. Okej, Blake 87. Dwa walkouty pod rząd. Jest pierwszy toc i pewnie ostatni, ale i tak, naprawdę jest dwa walkouty. Już jestem zadowolony. Kolejny toc. 3 walkouty pod rząd i 2 tocy pod rząd w tych player pickach. Tego się zupełnie nie spodziewałem. 3 do końca. Okej, tutaj już jest, wróciło do normy. I 2 do końca. Okej. 78 i ostatni player pick na teraz. 83, Dubravka. I tak, 2 tocy trafione jeszcze do tego Son, więc naprawdę jak najbardziej udane. Dobra, teraz pierwszą paczkę wam pokażę. Może nie z tej rozbudowy premium, bo mam troszeczkę lepsze paczki, wydaje mi się, chyba za 55 tysięcy. A później już tylko te paczki, w których coś będzie, jest ich, tak mówiłem, 10. Także zaczniemy od tej za 55 tysięcy zadań sezonowych. Przypominam, że jest do zdobycia, jeszcze chyba tydzień można ją zrobić, więc polecam, jak ktoś nie ma paczek na teraz. Zobaczmy, czym zaczniemy. Ekranami, chociaż tyle, także dobra. Teraz jak coś będzie, to wam to pokażę. Liczę, że chociaż jednego toca z Ligi Francuskiej uda się w tych paczkach trafić. Okej, lecimy z kolejną paczką. Już otworzyłem chyba 2 albo 3. Jak na razie zupełnie nic. Jest walkout i jest karta Team of the Season. Teraz jaka narodowość? Francja. Lewy pomocnik i będzie to Bamba. Jest to chyba 4. albo 5. pod względem wartości karta z Ligi Francuskiej, więc jest to genialny traf. Także szczerze mówiąc, ja już jestem naprawdę zadowolony. Bamba 92 i ta karta wygląda po prostu fantastycznie. Około 500 tysięcy, więc słuchajcie, nareszcie trafiamy coś dobrego. Oczywiście jest to niewymienne, ale dawno już nie trafiłem tak dobrej karty. Okej, po paczce z Bambą otworzyliśmy jeszcze kolejne chyba 4 albo 5 paczek, niestety nie było w nich nic i wszystko to co trafiłem w tych paczkach, zrobiłem kolejnych 5 player picków i chyba za 2 albo 3 te paczki premium, więc zobaczmy, co będzie w kolejnych player pickach. Jest Vidal, także to będzie chyba 15 dzisiaj player picków i na pewno jeszcze te 3-4 później zrobimy. Jest Arnold. Player picki wam będę pokazał chyba wszystkim bez znaczenia, czy coś będzie, czy nie, bo chyba się po prostu ogląda bardzo, bardzo fajnie mimo wszystko. Czy w nich coś jest, czy nie. Borja, 2 do końca. Bez toca, Dani Ceballos i ostatni player pick na teraz. Okej, wracamy do paczek z upgrade'ów.
Także kolejna paczka z rozbudowy premium. Jest kolejny walkout i znowu karta Team Destiny 2 dzisiaj. Teraz jaka narodowość? Jest Brazylia? Cofnięty lewy skrzydłowy. Niestety. Ale chociaż tyle, że pojawiła się Brazylia. Chociaż nadzieja była na kartę Neymara. Plus taki, że jest to TOC, z jakiego jeszcze do tej pory nie trafiłem. Okej, wszystkie paczki już otworzyliśmy. Zostało nam jeszcze 3 player picki z tego, co przed chwilą trafiłem. I jeszcze chyba jedna paczka premium, także jeżeli coś tam w tej paczce będzie, to się widzimy. I jeżeli w tej paczce coś będzie, to nam pokażę, a jak nie, to widzimy się już przy zgłoszeniu SBC o kartę Team of the Season z Ligi Francuskiej. Ostatni player pick na dzisiaj. Kilka walkoutów naprawdę mieliśmy, chyba 2 czy 3 karty, 2 czy 3 karty Team of the Season. Naprawdę na plus player picki dzisiaj. A teraz ostatnia paczka z Ligi Francuskiej Premium. Otworzyłem ich chyba 15 albo 16 w dzisiejszym odcinku i w dwóch były karty Team of the Season. Dobra, lecimy zgłosić SBC o TOSCA z Ligi Francuskiej. Dobra, SBC gotowe, w taki sposób to zgłaszamy sobie i słuchajcie, to SBC z TOSCA z reszty świata i MLS-u zrobimy sobie w jutrzejszym odcinku razem z nagrodami za Food Champions. Na pewno na jutro postaram się przygotować również kilka tych paczek z rozbudowy Ligi Francuskiej. Myślę, że również z 10 sobie zrobimy. Także słuchajcie. Także słuchajcie, jak możecie zostawić lajka i jak nie słuchacie kanału, zasubskrybujcie. Możemy zrobić w sumie tak, że jak zostawicie 1500 łapek, niech będzie, to zrobimy po raz kolejny przynajmniej również 20 player picków na start odcinka. I tak jak mówiłem wcześniej, piszcie, co wam udało się trafić w waszej paczce z gwarantowanym TOTS-em z Ligi Francuskiej. Zobaczmy, co mi uda się trafić. Liczymy oczywiście na Brazylię lub Francję. I jaka narodowość? Jest Francja. Prawy pomocnik. Najgorsza możliwa karta do trafienia po raz kolejny. Z każdego SBC podczas wszystkich TOS-ów trafiłem chyba... Nie wiem, na 10 tych paczek, które były... Nie wiem, czy 10 paczek było. Myślę, że 7, może 8. To przynajmniej w 6 trafiłem najgorsze możliwe karty. Na szczęście w innych SBC leci dużo lepiej. Także to było tyle. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.